Dziękuję, witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj opowiem krótce o sobie oraz o pokazywaniu rol, pokazywaniu wspaniałych kobiet w STEM. Może wyłączę kamerkę, żeby nie przeszkadzało. No to tak, troszeczkę o mnie. Ja jestem fizykiem i obecnie jestem pochłonięta moją pasją do kosmosu. Jest bardzo wiele wspaniałych fizyczek z Polski, które chcę pokazać w moim projekcie Inspirujące Fizyczki. I z pewnością Państwo się zastanawiają, jak to się stało, że Polska, specjalistka od rozbijania jąder atomów, pracuje w przemyśle kosmicznym w Niemczech i zajmuje się telekomunikacją przyszłości. Ja początkowo chciałam pracować przy akceleratorach DESY czy CERN, ale pochłonęła mnie fizyka środowiska i zdecydowałam się wyjechać do Niemiec. I tam właśnie otrzymałam propozycję zrobienia doktoratu z niemiecką agencją kosmiczną nad badaniami atmosfery. W moim otoczeniu nikt nie chciał nawet latać samolotem, a moje marzenia sięgały bardzo, bardzo wysoko ponad atmosferę Ziemi, aż w kosmos. I skonstruowane przeze mnie w ramach doktoratu urządzenie pomiarowe do badań atmosfery lata samolotem Halo, a pojazd kosmiczny, nad którym pracowałam, czyli Orion, zaniesie wkrótce pierwszą kobietę na Księżyc w ramach misji Artemis. A teraz obecnie skupiam się na telekomunikacji przyszłości. To trochę jest tak, że czytam z kryształowej kuli, aby przewidzieć, jak na przykład będziemy używać internetu, na przykład do pracy albo do innych fajnych, rozrywkowych czynności. I moim zadaniem jest właśnie zaprojektować taki odpowiedni system satelitarny, który dostarczy ten internet do odległych miejsc. Ale powiem szczerze, że wolałabym wyczytywać w tej kuli równy świat dla kobiet i mężczyzn. Jeśli patrzymy na ten obrazek tutaj po prawej, to można zauważyć, że właściwie bardzo trudno tam znaleźć jakąś kobietę naukowca czy inżyniera. I ja osobiście uważam, że nie powinno tak być, ponieważ jest mnóstwo świetnych naukowczyń i inżynierek i powinniśmy je doceniać. Według mnie nie ma zawodów męskich i damskich i o czym też przekonuje nasza pani komisarz. Ja później Państwu przekażę link i możecie sobie posłuchać, jak ona bardzo fajnie o tym mówi. No i oczywiście jest pewien taki bias, jest taki rozłam o tym, ile mężczyzn i kobiet pracuje w tych STEM, w tych inżynieryjnych profesjach, w tych naukowych profesjach związanych z fizyką, z chemią. I nie muszę oczywiście wspominać wiele o efekcie Matyldy, nie wiem, czy jest on dość znany, ale chodzi o to po prostu, że osiągnięcia wspaniałych kobiet często są przepisywane kolegom. I to też demotywuje wiele kobiet, aby pracować w takich kierunkach. A ja z kolei, skoro pracuję już w przemyśle kosmicznym, chciałabym wspomnieć o tym, że bardzo się cieszę, że na plakacie promującym nową kampanię szukania astronautów pojawiła się kobieta. No i kilka słów o tym, że w zeszłym roku, mniej więcej dokładnie rok temu, na Dzień Kobiet brałam udział w innym niezwykłym wydarzeniu, w Planetarium Centrum Nauki Kopernika, który również w tym roku się odbędzie, tym razem online. Serdecznie również zapraszam, będą wspaniałe dziewczyny. I pod tą kopułą planetarium z galaktykami w tle, tak trochę romantycznie, trochę kosmicznie, kobiety STEM, fizyczki, pracujące w IT, w przemyśle kosmicznym, błyszczą pośród swoich osiągnięć, tak jak gwiazdy na niebie i zachęcają młodsze pokolenie do kariery STEM. Co się wydarzyło w międzyczasie w moim życiu? Zostałam wybrana, uhonorowana w Niemczech tytułem inspirującej fizyczki i postanowiłam stworzyć taki swój własny projekt 100 inspirujących fizyczek. Mieszkam w kraju, który jest zarządzany przez fizyka, a niemiecką agencją kosmiczną do niedawna również zarządzała astrofizyczka. A teraz od niedawna Polską Agencją Kosmiczną też również zarządza fizyk. No i co jest takim właściwie celem tego mojego projektu 100 inspirujących fizyczek, którego jestem pomysłodawczynią? Chcę po prostu przedstawić szerokiemu gronu odbiorców wiele ciekawych i inspirujących fizyczek,
kobiet pochodzących z Polski, które swoją karierę naukową czy biznesową, nie skupiamy się tylko na naukowczyniach, zaczynały jako studentki właśnie fizyki, astrofizyki, astronomii, geofizyki, optyki. Nie chodzi nam o jakiś ranking cytowań, sukcesów, wielkich grantów, tytułów naukowych. Chcemy pokazać ich zarówno osobowości, jak i sukcesy. Ja osobiście uważam, że potrzebujemy dużo więcej wiedzy z zakresu fizyki, chemii i innych dziedzin STEM, aby poradzić sobie z różnymi globalnymi wyzwaniami, takimi jak teraz mamy pandemię. Mają one wpływ na całe nasze życie, praktycznie każdego człowieka na Ziemi. I uważam, że potrzebujemy więcej młodych ludzi, którzy zaangażują się w STEM, wybiorą jako taką karierę dla siebie. W przeciwieństwie do takich standardów sukcesu, które teraz obecnie panują, które są postrzegane tylko jako sława i pieniądze. Uważam, że musimy zaangażować w walkę z tymi różnymi wyzwaniami, przed którymi stoimy, jak na przykład zanieczyszczenie powietrza, wszystkie zasoby, które są na Ziemi, w tym również kobiety. A rok poprzedni w Polsce był rokiem fizyki. I obecny rok jest rokiem Lema, który jest moim ulubionym pisarzem. I on tak bardzo właśnie pięknie opisał fizykę, która jest takim wąskim szlakiem wytyczanym przez czeluści niepociężne dla ludzkiej wyobraźni. Brzmi to bardzo strasznie, ale fizyka jest naprawdę bardzo ciekawa. I byłam bardzo zdziwiona, kiedy okazało się, że w poprzednich latach wreszcie mamy kobiety noblistki z fizyki, z chemii, ale jak się okazało, ich profile na Wikipedii nie istniały. Ja osobiście uważam, że to jest dużo, dużo za późno, aby uhonorować taką wspaniałą panią profesorę, na przykład profesor Strickland, dopiero po otrzymaniu Nobla, aby stworzyć jej profil w Wikipedii. Dlatego my, fizyczki, 100 inspirujących fizyczek, chcemy stworzyć właśnie profile wspaniałych, inspirujących kobiet dużo, dużo wcześniej. No i to jest moja wspaniała motywacja, fizyczka, pierwsza Amerykanka, która była w kosmosie, Sally Ride. I kolejną, inną inspiracją dla mnie jest dr Kardaś, która właśnie tutaj też występowała i opowiadała chwilę temu o klimacie. Nie chcę się tutaj skupiać tylko na bardzo dorosłych kobietach, które mają bardzo wiele osiągnięć, tytuły profesorskie, ale również dla mnie inspiracją jest właśnie ta mała dziewczynka, która pojawiła się w tym roku na okładce Timesa i została wybrana kobietą roku i która pokazuje właśnie, jak wygląda naukowiec w przeciwieństwie do takiego stereotypu starszego mężczyzny w białym kiterku w laboratorium. Również w Stanach Zjednoczonych firma kosmetyczna Olay bardzo chce walczyć z tym tak zwanym STEM Gap. Wybrała do swojej kampanii wspaniałe profesjonalistki, między innymi fizyczkę, która nazywana jest współczesnym Einsteinem, dr Sabrina Pasterski. I ta firma pokazuje, że jest naprawdę wiele, wiele miejsca dla kobiet w STEM, dla kobiet w kosmosie. No i co teraz my robimy jako inspirujące fizyczki? To jest moja kolejna inspiracja, profesor Jess Head, doktor, nie jeszcze profesor, Jess Wade, która właśnie uzupełnia Wikipedię po angielsku, która w ciągu dnia jest naukowcem, fizykiem, a wieczorami właśnie wyszukuje różne ciekawe informacje i uzupełnia Wikipedię o ciekawe kobiece profile. No i marzec właśnie to jest ten taki czas, kiedy ja postanowiłam, że też chcę być trochę jak Jess Wade w Polsce. I z uwagi na to, że w Polsce też właśnie brakuje bardzo dużo haseł o fajnych kobietach STEM. Dlatego właśnie w marcu będziemy patronować tworzeniu profili STEM. Osobiście wybrałam taką nagrodę NASA Girls, która jest tutaj też z tyłu za mną, którą chcielibyśmy przekazać osobie, która jak gdyby włoży największy wkład w tworzenie tych profili STEM. Tutaj również w zestawie jest Sally Ride, ta pierwsza astronautka w Stanach Zjednoczonych. I dlaczego właściwie wybrałam to Lego z kobietami? Bo tak naprawdę, jeżeli sięgamy do początków Lego,
To firma bardzo otwarcie mówi o tym, że to są klocki, ale to są klocki dla chłopców i dziewczynek i uważam, że taki zestaw będzie odpowiedni dla kogokolwiek. No i co nas jeszcze czeka? Mamy bardzo wiele pomysłów, pełne ręce roboty. Chcielibyśmy przygotować wywiady z inspirującymi fizyczkami. Część już jest gotowa w formie artykułów albo w formie jakichś wideo i umieszczać je na stronie internetowej. Chcemy przygotować też broszurkę z fajnymi inspiracjami dla każdego. Program mentoringowy, kiedy to właśnie fizyczki będą wspierać młodsze pokolenie o tym, który marzy, albo właśnie zostać fizyczką albo astronomką. Z uwagi na to też poszukujemy fajnych ludzi, którzy chcieliby do nas dołączyć i nam pomóc. Ważna jest przede wszystkim motywacja. Nie trzeba być fizykiem albo mieć jakąkolwiek wiedzę z fizyki. Chcielibyśmy przygotowywać bardzo szybko mieć możliwość połączenia z fajnymi fizyczkami, więc jeżeli ktoś zna jakieś fajne fizyczki, astrofizyczki, bardzo czekam i czekamy na to, żeby nam zostały przedstawione te kandydatki. No i chciałabym przede wszystkim powiedzieć wszystkim kobietom, wszystkim